trener jak przegląda czasami listę powołanych, kiedy Adam Nawałka wysyłał powołania, to tak serce rosło, o, ten mój wychowanek, ten mój wychowanek, ten mój wychowanek. No jest to miłe, jak gdzieś tam ich widzę, oglądam w lidze angielskiej, czy teraz Wojtek, przypuszczam, że będzie bronił w Juventusie na stałe. Artur był przez długi czas, no teraz wiadomo, siedzi na ławce, ale staram się z nimi mieć kontakt, taki na bieżąco telefoniczny przynajmniej. No i cieszę się, jak dobrze grają. Martwię się, jak Fabian spadł. No teraz już znalazł nowego pracodawcę. No tak, znalazł nowego, bo jak ktoś jest dobry, to zawsze znajdzie. Także cieszę się, że będzie pewnie w lepszym klubie, bo West Ham United to jednak jest marka w porównaniu ze Swansea. Także fajnie, no ma jeszcze kilka dobrych lat grania przed sobą na pewno. Co ci wszyscy bramkarze, z którymi trener pracował, którzy wyrośli na reprezentantów swoich krajów, co oni mieli jaką cechę wspólną? Myślę, że pracowitość i to, że uparcie dążyli do tego, żeby być najlepszymi. No wiadomo, każdy z nich jest inny, ma inny charakter. Rola trenera też polega na tym, żeby umieć się z różnymi ludźmi dogadać. Ja nigdy nie miałem, nie przypominam sobie jakiegoś konfliktu. Podobno trener jest osobą bezkonfliktową. Nie, ale to nie ma takich pewnie ludzi, ale no, trzeba się umieć dogadać. No, znaleźć do każdego jakieś dojście, jak to się mówi, żeby umieć z nim pracować i żeby ta praca przynosiła efekty. A trener powie, ile jest w rozwoju bramkarza kwestia głowy, a kwestia tych umiejętności? No, ja myślę, że głowa... Na głowę trener też często głowa jest bardzo istotna, nie wiem, czy nie ważniejsza niż same umiejętności, bo można mieć umiejętności, ale człowiek, który nie będzie odporny psychicznie, no nie udźwignie tego, żeby grać na takim wysokim poziomie. No, Artur Boruc pokazał, że potrafi to udźwignąć, no bo gdzie nie poszedł, to był drugim bramkarzem i nagle skakiwał, był tą jedynką. No, 60 występów w reprezentacji Polski. Trzeba być też psychologiem. No, to są młodzi ludzie zwykle, którzy mają swoje problemy życiowe. Ja o wielu sprawach też wiedziałem, no bo z racji tego, że się z nimi przebywa bardzo długo, no to te ich sytuacje rodzinne też się poznaje, no a wiadomo, jaką mogą one mieć wpływ na rozwój kariery. Czego trener się nie dotknie, to zamienia w złoto. Nawet 35-letniego chyba, jak Arek Malarz przychodził, Arka Malarza zamienił pan w najlepszego bramkarza ligi, o którym się zaczęło mówić, że może trafić do reprezentacji Polski nawet na mundial jako ten trzeci. No ale to mówię, no pracując tyle lat w piłce, no trzeba mieć trochę szczęścia też do tych bramkarzy. Ja akurat mam, no bo trafiłem na takich ludzi, którzy chcieli. Ja nikogo nigdy nie zmuszałem do pracy. Jak ktoś chce pracować, to ja mam mu coś do zaoferowania. I na tym się ta nasza współpraca jak gdyby opiera. A który był najbardziej leniwy z tych wszystkich? Nie, akurat żaden z nich. Ja nigdy nie musiałem nawet Artura Boruca gonić do pracy. Co prawda nie lubił biegać, ale to znaleźliśmy. Ale to wszyscy bramkarze podobno nie no lubią właśnie, biegać. No właśnie, ale dlatego trzeba było znaleźć inną formę, żeby zrobił to, co robi, musiał zrobić, a żeby to nie było ze szkodą jak gdyby dla niego samego, że musi się do czegoś tam przymuszać. Ja pamiętam taki sezon 2010-11, gdzie wchodziła ta, powiedzmy, truskawkowa Legia w cudzysłowie. Ten Marian Antolowicz to gdzieś tam skaza na trenera CV? No pewno, no ja też liczyłem na więcej, że no, był to młodzieżowy reprezentant Chorwacji, miał dobre recenzje, w lidze dobrze bronił chorwackiej i myślałem, że jak przyjdzie tutaj, no to mimo pewnych braków, że damy radę pociągnąć, ale skończyło się jak skończyło. Rozumiem, kiedy szefowie klubu konsultują transfery bramkarza, trener ma decydujące zdanie? No raczej tak. To co musi mieć bramkarz w sobie, żeby trener Krzysztof Dowhaj na niego postawił? Aj, no to musi być dobry. Nie no, żartuję. Każdy ma tam jakiś swój zasób umiejętności i oglądając bramkarza, no wiadomo, że w tej chwili to musi być najbardziej wszechstronnie wyszkolony zawodnik na boisku, no bo musi umieć grać i rękoma, i grać nogami. No to co, jak oglądamy na przykład Man City i Edersona, to co on wyprawia, to niektórzy zawodnicy w naszej lidze z całym szacunkiem no, tak piłką nie operują jak on. Ale nie, no musi mieć pewien zasób umiejętności, których no, powinien posiadać, żeby można było się dalej rozwijać. Oczywiście no, są młodzi ludzie, no, nie wszystko potrafią, ale no, jest szansa, że poprzez trening będzie można z nich wydobyć. Trener mi powie, jak trener sprowadzał 35-letniego Arkadiusza Malarza, trener jeszcze widział w nim duże rezerwy? Podobało mi się to, że Arek przyszedł
w wieku tam, on miał chyba 34 wtedy lata. No może 34, no. Okay. I on przyszedł niby w roli rezerwowego, ale on mówił otwarcie, że on będzie walczył z Duszanem, że on chce bronić. Jako jedynka, no. W tej chwili mamy tego efekty. Spodziewał się trener, że aż tak eksploduje? No, byłem przekonany do jego umiejętności, bo miał bardzo dobry sezon w Bełchatowie. A że się rozwinął, myślę, że zaprocentowało to jego takie profesjonalne podejście, bo jest naprawdę wzorem pracowitości i w treningu, i poza treningami. I myślę, że to zaowocowało tym, że no, bronił nam bardzo dobrze. No, zdobył następne trofea w tym roku, także jest pewnie szczęśliwy z tego powodu. Co trener Dowhoń ma w sobie takiego, że no, potrafi oszlifować i dostrzec? No nie myli się, po prostu się nie myli. Co jest? Sokoloko? Nie, ciężko powiedzieć. No, ja lubię pracować też. I myślę, że jak gdyby zawodnicy też to czują, że ta moja praca i to, co mam im do przekazania, im przynosi korzyści, no, obopólne korzyści, no bo z tej naszej pracy zrodziło się kilka sukcesów. Który z zawodników nie zrobił kariery na miarę swojego talentu, z którymi do tej pory trener pracował? Z tych, którzy byli gdzieś tam drugi, w tym, no jako drugi bramkarz, trzeci. Mieliśmy takiego Kostię Machnowskiego, Ukraińca, który, no, ja byłem zachwycony, jak przyszedł do nas. Ale no, też jakoś się nie potrafił przebić, a był super i wyszkolony. To co, nie tak głowa? Myślę, że głowa nie nadążyła za tym wszystkim. No, to... No, Legia jest klubem, który jest bardzo wymagający. To trzeba mieć naprawdę mocną głowę jeszcze w bramce, żeby temu podołać. No. Trenerzy pierwszej drużyny trenerowi się wtrącają w pracę, czy nie? Nie, ja myślę, że akurat też tak potrafię się dogadać z tymi pierwszymi trenerami, że mają do mnie na tyle zaufania, że oczywiście jakieś tam sugestie, rozmawiamy. Swoje, tak, swoje, tak, ale rozmawiamy. Oni też przecież obserwują trening, nie tylko ja. I mogą mieć swoje, jak gdyby, wyciągają wnioski i z treningu, i z gier. Ale generalnie no, nie mamy z tym problemów. Trener nie myślał, żeby założyć jakąś swoją szkółkę bramkarską? Ja nie mam czasu. Aha. A jakiś ludzi mieć pod sobą jeszcze, tylko to koordynować? Nie, czy... to... Jestem sobie w Legii, jest fajnie. Nie, to jest duże przedsięwzięcie, które wymaga zaangażowania się, bo tutaj trzeba mieć boisko, infrastrukturę do tego. No, mam nadzieję, że jak będzie wybudowany nasz ośrodek, już to będzie można jak gdyby no, powiedzieć, że rozwiniemy to szkolenie bramkarzy na większą miarę w klubie. Ale to też w oparciu o klub. Też wchodzi ten trening bramkarski, prawda, do akademii? No tak, tak, będziemy chcieli. Ma na to duży wpływ? No, tak, no. W tej chwili może nie aż tak duży, jakbym chciał, ale myślę, że z czasem to będzie miało większe znaczenie na pewno. Okej, okay, na koniec zapytam, czego wypada życzyć trenerowi Krzysztofowi Dowhoń? Zdrowia. Powiem, że no, trenerem jestem ile? 28 lat. Jak grałem piłkę jakieś w życiu, nie będę trenerem, bo to za zawód ciągle trzeba gdzieś tam jeździć po Polsce, bo to w różnych miejscach się pracuje, no, ale nie żałuję, bo to jest fajna praca i póki będę zdrowy, to myślę, że będę jeszcze pracował w tym rodzinę zawodzie. Rodzina się nie wkurza, że trenera ciągle nie ma? To ja zawsze powtarzam taką anegdotkę, przytaczam, jak pan Lucjan Brychczy, legenda naszego klubu, z okazji 50. rocznicy ślubu składali z sobą, z małżonką sobie życzenia. No i Kici do pani Małgosi mówi, no jakoś tam przetrwaliśmy, a Małgosia powiedziała, no tak, ale połowę ciebie nie było.